Hej, rozpoczynamy kurs Zdaj maturę z matematyki. Przez 14 modułów będę prowadzić Cię przez wszystkie zagadnienia matematyczne występujące na podstawowej maturze z matematyki. Bardzo cieszę się, że jesteś tu ze mną i że wraz ze mną i z tym kursem chcesz przygotować się do swojej matury. Dziś moduł pierwszy. Liczby rzeczywiste, część pierwsza. W czasie tego modułu przypomnę Ci bardzo ważną rzecz, jak dzielą się liczby. Porozmawiamy także o zbiorach liczbowych oraz o błędzie względnym i bezwzględnym. A na koniec tego modułu, w sposób taki trochę bardziej obszerny i szczegółowy, przerobimy procenty i obliczenia procentowe. Zapraszam. Naukę matematyki należałoby rozpocząć od przypomnienia sobie bardzo ważnej rzeczy, mianowicie jak dzielą się liczby. Wiedza ta jest z jednej strony bardzo prosta, ale z drugiej strony bardzo często pomijana i lekceważona przez uczniów i traktowana trochę jako taka niepotrzebna, ale to błąd. To jest wiedza, którą bardzo często wykorzystuje się w zadaniach maturalnych. Najprostszym zbiorem liczbowym są liczby naturalne, czyli takie, które służą nam jedynie do liczenia czegoś. Będzie to 0, 1, 2, 3 i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście takich liczb mamy nieskończenie wiele. No ale to jest bardzo prymitywny zbiór liczbowy i w zasadzie jakiś bardziej zawiłych, a nawet podstawowych działań matematycznych na tym zbiorze zrobić nie będziemy mogli. No bo na przykład 1 minus 5, ile to jest? No, wiadomo, że minus 4, ale gdzie jest minus 4 w tym zbiorze? Nie ma. Czyli zbiór liczb naturalnych musimy rozszerzyć o liczby, które są do naturalnych przeciwne. Minus 1, minus 2. I tak dalej, i tak dalej. No i ten zbiór liczbowy już jest trochę bardziej obszerny. Ale znów, nie wszystkie działania na tym zbiorze da się wykonać, bo na przykład, ile to będzie 3 podzielić na 4? Wiadomo, 3 czwarte. My już tą wiedzę mamy, ale w zbiorze liczb całkowitych ułamka 3 czwarte nie ma. Czyli liczby całkowite znów musimy rozszerzyć o ułamki zwykłe. Jedna, druga, trzy czwarte, ale ułamkami zwykłymi są oczywiście też liczby całkowite i liczby naturalne, bo na przykład 2 mogę zapisać jako 4 drugie, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście liczby mieszane, ujemne też są liczbami wymiernymi. Utworzyłem w ten sposób trzy zbiory liczbowe, gdzie każdy kolejny zawiera w sobie ten poprzedni, czyli pierwszy zbiór to są liczby naturalne, kolejny zbiór zawierający również liczby naturalne to są liczby całkowite, kolejny zbiór zawierający te dwa w sobie to są liczby wymierne. Na tych liczbach wymiernych mogę już z powodzeniem zrobić większość operacji matematycznych i jest to całkiem dobry zbiór liczbowy, jeśli chodzi o wykonywanie rachunków. Ale są pewne działania, których nie wykonam w zbiorze liczb wymiernych, chociażby nie każde pierwiastkowanie jestem w stanie wykonać. Bo o ile na przykład pierwiastek z 4 równy 2 znajduje się w zbiorze liczb wymiernych, o tyle na przykład pierwiastek z 3, którego nie da się wyciągnąć, już w zbiorze liczb wymiernych nie znajduje się. W związku z czym muszę utworzyć nowy zbiór liczb niewymiernych. Ten zbiór z tymi trzema nie ma nic wspólnego, dlatego narysowałem go tak troszeczkę z boku. Będą tu wszystkie pierwiastki, których wyciągnąć się nie da, i na przykład liczba pi. W tym zbiorze liczb niewymiernych znajdą się też wszystkie ułamki dziesiętne, nieskończone, nieokresowe,
czyli takie, gdzie po przecinku panuje zupełny chaos, zero porządku. Tu dla odmiany w zbiorze liczb wymiernych znajdą się ułamki dziesiętne skończone, czyli po przecinku mamy określoną ilość cyfr, jedną, dwie, trzy, skończona ilość, albo mogą być też nieskończone, ale okresowe, czyli takie, gdzie pewien cykl cyfr po przecinku powtarza się. Ten okres często zapisuje się w takim nawiasie. O tych ułamkach okresowych powiemy bardziej szczegółowo troszeczkę później. I ostatnia rzecz. Mam zbiór liczb wymiernych, mam inny zbiór liczb niewymiernych, które nie mają ze sobą nic wspólnego. I jeżeli te dwa zbiory ze sobą ożenię, to otrzymuję zbiór liczb rzeczywistych, czyli wszystkich liczb, które znasz i na których podczas matematyki operujesz. Nie lekceważ tego podziału, powtórz to sobie jeszcze raz i zapamiętaj, dlatego że nazewnictwo typu liczby wymierne, liczby całkowite, liczby niewymierne bardzo często występuje w treści zadań maturalnych i nie rozumiejąc, które liczby należą do jakiego zbioru liczbowego, od razu z góry jesteś skazany na niepowodzenie w takim zadaniu, gdzie wystąpi jakaś taka nazwa. Oprócz samego podziału liczbowego musimy znać jeszcze kilka pojęć, które wiążą się z liczbami. Na przykład musimy rozróżniać liczby pierwsze od liczb złożonych. Liczby pierwsze w matematyce to takie, które dzielą się tylko przez samą siebie i przez jeden. Będą to kolejno 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13 i tak dalej, i tak dalej. Między tymi liczbami pierwszymi występują liczby złożone, czyli takie, które mają trochę więcej podzielników niż tylko samą siebie i jedynkę. Czyli powiemy, dzielą się przez coś jeszcze. No i będą to 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 i tak dalej. Widać, że zarówno w jednych liczbach, jak i w drugich liczbach żadnego porządku w ustawieniu nie ma. Nie ma tu żadnego wzoru, który by ten porządek nam systematyzował. Po prostu trzeba wiedzieć, te dzielą się przez samą siebie i przez jeden, te dzielą się przez coś jeszcze. Warto jeszcze znać taką zależność, która tyczy się liczb złożonych i pierwszych, mianowicie, że każdą liczbę złożoną ja mogę zapisać w postaci iloczynu, czyli mnożenia, liczb pierwszych. Na przykład liczbę 12 ja mogę zapisać jako 3 razy 2 razy 2, gdzie te wszystkie liczby są liczbami pierwszymi. Kolejna sprawa, na którą trzeba zwrócić uwagę, mówiąc o liczbach, to jest to, co to jest liczba przeciwna do danej liczby, a co to jest liczba odwrotna. Te dwa pojęcia często uczniom się mylą. Nie wiem dlaczego, ale mylą się. Jeżeli daną liczbę oznaczymy literą A, na przykład niech to będzie 3, to liczba przeciwna ma zawsze na początku odmienny znak. Czyli to jest po prostu minus a. U nas to będzie minus 3. Jeżeli tu bym miał na przykład minus 2 trzecie, to tu odmienny znak, czyli 2 trzecie. Liczba przeciwna różni się znakiem. Natomiast liczba odwrotna to jest liczba 1 przez daną liczbę. Jak tu mieliśmy 3, to liczba odwrotna to jest 1 trzecia. Jak tu mieliśmy minus 2 trzecie, to liczba odwrotna to jest minus 3
Drugie, liczba odwrotna zachowuje znak tej danej liczby wyjściowej. Skoro znamy już podział liczb i podstawowe słownictwo związane z liczbami, to teraz opowiedzmy o tym, jakie mamy rodzaje zbiorów liczbowych, jak się je zapisuje, jak się je odczytuje, co to wszystko oznacza. Otóż mamy, można powiedzieć, cztery rodzaje zbiorów liczbowych. W zasadzie pięć, ale ten piąty, o którym powiem na koniec, to jest taki specyficzny. Przyjmijmy na razie cztery rodzaje zbiorów liczbowych. Jest zbiór obustronnie otwarty, który zapisuje się w postaci takiego zaokrąglonego nawiasu. Powiem, że jest to zbiór obustronnie otwarty od minus 4 do 7. Co to oznacza? Oznacza to, że minus 4 do tego zbioru nie należy i siódemka również do tego zbioru nie należy. Ten zbiór z nawiasu mogę przenieść na oś liczbową. I teraz, skoro minus 4 i 7 nie należą do tego zbioru, to na osi liczbowej zaznaczamy te liczby takim niezamalowanym kółeczkiem. Skoro mamy zbiór od minus 4 do 7, to zaznaczam taki zbiór. To, że jest on obustronnie otwarty, też zaznacza się taką przechyloną kreską, tak właśnie jak ja tu zrobiłem. Chodzi nam o cały ten zbiór. Drugi zbiór, obustronnie domknięty. Ten zbiór z kolei oznaczamy na końcach takim kanciastym nawiasem. Nie pamiętam, jak on się fachowo nazywa w tym momencie. Co on oznacza? Że minus 4 i 7, czyli te końce przedziału, również do tego zbioru należą. Na osi liczbowej taką sytuację zaznaczamy kółeczkiem zamalowanym. Minus 4, 7 należą do tego zbioru. Natomiast obustronnie domknięty zbiór zaznaczamy taką pionową kreską. Tu była skośna, tu jest pionowa. Chodzi nam o ten cały zbiór. No i są jeszcze dwa zbiory, gdzie mamy sytuację pół na pół. Czyli na przykład może być prawostronnie domknięty z tej strony, z tej otwarty. Równie dobrze możemy ten zbiór nazwać lewostronnie otwartym. I to chodzi o ten sam. Co on w rzeczywistości będzie oznaczał? Minus 4 do zbioru nie należy. Siódemka do zbioru należy. No i już łatwo się domyśleć, jak to zaznaczyć na osi liczbowej. Przy siódemce kółko zamalowane, pionowa kreska. Przy minus czwórce kółko otwarte, ukośna kreska. No i sytuacja przeciwna, czyli zbiór lewostronnie domknięty, albo inaczej prawostronnie otwarty. Przy minus 4, które należy do tego zbioru, kółko zamalowane, kreska pionowa. Przy siódemce, które do tego zbioru nie należy, kółko niezamalowane i kreska ukośna. I ten piąty rodzaj zbioru, o którym gdzieś tam wspomniałem na początku, to jest taki trochę inny zbiór. To jest zbiór nic, czyli taki, który nie ma ani jednego elementu. To jest tak zwany zbiór pusty. Oznacza się go przekreśloną literką O. Na takich zbiorach liczbowych ja mogę wykonywać podstawowe operacje, działania arytmetyczne. Mogę na przykład zrobić sumę, mogę zrobić iloczyn zbiorów, mogę zrobić odejmowanie zbiorów. Prześledźmy na konkretnych przykładach, jak wykonuje się te działania na zbiorach. Po lewej stronie mam dwa zbiory, zbiór A i zbiór B.
I te zbiory są zbiorami łącznymi. Co to znaczy? Że częściowo na siebie nachodzą, albo mówiąc inaczej, mają część wspólną. Po stronie prawej mam zbiory A i B, które są rozłączne, czyli nie mają żadnej części wspólnej. I będziemy jednocześnie pokazywać, jak wykonuje się na zbiorach łącznych te operacje matematyczne i jak na zbiorach rozłącznych. Pierwsze działanie to suma zbiorów. Suma to jest wszystko, co należy do zbioru jednego oraz wszystko, co należy do zbioru drugiego. Czyli mówiąc najogólniej, jest to wszystko, co zaznaczyłem na czerwono. Poniżej te dwa zbiory zaznaczyłem na wspólnej osi liczbowej. Suma tych dwóch zbiorów to będzie to wszystko. Zapiszemy to tak. A suma B, ten znaczek właśnie oznacza sumę, to jest zbiór domknięty od minus 2 do 4 i po stronie 4 otwarty. A jak suma zadziała w przypadku zbiorów rozłącznych? Sumą oczywiście też będzie wszystko, co należy do jednego, wszystko, co należy do drugiego zbioru, co na osi liczbowej będzie wyglądało tak. I zapis będzie się różnił, zapis tej sumy, jedynie tym, że te dwa zbiory muszę po prostu przepisać. Od minus 3 do 1 domknięty i od 2 do 3 otwarty, wstawiając między nie właśnie znaczek sumy. Suma wszystko, co należy do jednego, plus wszystko, co należy do drugiego zbioru. Iloczyn zbiorów to inaczej część wspólna. W przypadku zbiorów łącznych, ta część wspólna istnieje. W przypadku zbiorów rozłącznych części wspólnej nie ma i tu od razu piszemy odpowiedź, że rozwiązaniem jest zbiór pusty. Zawsze iloczyn zbiorów rozłącznych będzie równy zbiorowi pustemu. A czemu będzie równy w przypadku zbiorów łącznych, tych konkretnych? To jest zbiór od 1 do 3, obustronnie otwarty. Znaczek mnożenia to jest znaczek taki odwrotny niż znaczek sumy. Suma ramiona do góry, mnożenie ramiona do dołu. I jeszcze jedno działanie, które musisz znać, mianowicie różnica zbiorów. Różnica to jest wszystko, co należy do jednego zbioru i jednocześnie nie należy do drugiego zbioru. W naszym konkretnym przypadku rozważmy sobie dwa warianty, mianowicie różnicę A minus B oraz różnicę B minus A. Różnica A minus B, czyli wszystko, co należy do zbioru A, ale jednocześnie nie należy do zbioru B. Czyli krótko mówiąc, to jest cały zbiór A z wyciętą częścią wspólną ze zbiorem B. Na osi liczbowej będzie to ten fragment. Różnicę zapisujemy najczęściej taką ukośną kreską i w naszym przypadku będzie to zbiór od minus 2. I teraz uwaga, jeżeli tu w środku był otwarty, to my domykamy. Jeżeli byłoby domknięte, to otwieramy. Czyli w przypadku różnicy robimy tutaj w środeczku odwrotnie niż wskazuje kółko. W przypadku różnicy B minus A chodzi nam o wszystko, co należy do zbioru B i jednocześnie nie należy do zbioru A. Czyli znów jest to zbiór B z wyciętą częścią wspólną ze zbiorem A. W naszym przypadku będzie to ten fragment. B minus A to się równa
I znów zauważ, przy trójce było kółeczko niezamalowane, więc domykamy, a przy czwórce zostaje takie, jak było. W przypadku zbiorów rozłącznych różnica jest dosyć prostą sprawą, bo powiedzieliśmy, że to jest zbiór z wyciętą częścią wspólną z innym zbiorem. Jeżeli nie ma części wspólnej, nie mamy co wycinać. Czyli różnica A minus B w tym przypadku to jest po prostu cały zbiór A. Czyli wystarczy nam ten zbiór A przepisać. I w drugim przypadku podobnie. Różnica B minus A to jest cały zbiór B. Więc znów. Wystarczy nam ten zbiór tylko przepisać. Proste. Teraz Twoja kolej. Zrób proszę zadanie pierwsze i drugie z zestawu zadań do rozwiązania podczas lekcji. Pamiętasz, że na początku lekcji mówiliśmy o tym, czym się różnią od siebie liczby wymierne i niewymierne. Liczby wymierne to były takie liczby, które mogliśmy zapisać ułamkiem zwykłym. Natomiast liczby niewymierne nie dało się zapisać ułamkiem zwykłym. Wymierne da się zapisać ułamkiem zwykłym, niewymiernych nie da się zapisać ułamkiem zwykłym, ale zarówno wymierne, jak i niewymierne możemy zapisać ułamkiem dziesiętnym. Mamy trzy rodzaje ułamków dziesiętnych. Jest ułamek dziesiętny skończony, gdzie po przecinku stoi określona liczba cyfr, skończona liczba cyfr, i mamy ułamek dziesiętny nieskończony okresowy. Po przecinku pewna sekwencja liczb się powtarza i ułamek dziesiętny nieskończony, nieokresowy, gdzie po przecinku aż do nieskończoności panuje zupełny chaos. Nie ma tam żadnego porządku. O tym też mówiliśmy na początku. Liczbami dziesiętnymi można zapisać zarówno liczby wymierne, jak i niewymierne. Te dwa pierwsze ułamki, czyli skończony oraz nieskończony okresowy, to są liczby wymierne. Ten ułamek nieskończony nieokresowy to jest liczba niewymierna. W tym momencie te ułamki nas nie interesują, dlatego że zmierzamy do tego, jak zamienia się ułamki dziesiętne na ułamki zwykłe, czyli liczby wymierne w jednej postaci, jak zamienić na liczby wymierne w innej postaci. O ile ułamek skończony, zamienić na ułamek zwykły to jest banalnie prosta rzecz, bo wystarczy go odczytać, czyli 123 tysięczne i ewentualnie później skrócić, jeżeli to się da. O tyle z zamianą ułamka nieskończonego okresowego jest już troszeczkę trudniej i to jest główna umiejętność, którą w tej części lekcji chcemy nabyć. Jak zamienić ułamek dziesiętny okresowy na ułamek zwykły? Zanim odpowiemy sobie na to pytanie, weźmy ułamek okresowy 0,7,7 i tak dalej, który możemy zapisać w takiej postaci. Ten okres zapisujemy w nawiasie i mówimy, że wynosi on 1, jeżeli sekwencja liczb powtarza się co jeden. I przykładowo 3,1919, co możemy zapisać w takiej postaci i powiemy, że okres w tym przypadku wynosi 2, bo sekwencja liczb powtarza nam się co dwie cyfry. No i odpowiednio, jeżeli sekwencja będzie nam się powtarzała co 3 cyfry, powiemy, że okres wynosi 3 i tak dalej, i tak dalej. Jak zamienić takie ułamki okresowe na ułamki zwykłe? Pierwsze, co robię, to nazywam sobie ten mój ułamek literką A. W
W tym przypadku trójkę na razie pomijam. Zapamiętuję sobie, że ona jest na początku, a biorę pod uwagę tylko ten ułamek okresowy i też nazywam go literką A. I teraz uwaga. W tym przypadku okres wynosi 1. W związku z czym tworzę sobie liczbę 10a, bo dziesiątka ma jedno 0. Tak należy to kojarzyć. Okres 1, dziesiątka, bo dziesiątka ma jedno 0. Tu okres wynosi 2, w związku z czym tworzę sobie liczbę z dwoma zerami, czyli 100a. I odpowiednio, jeżeli okres by wynosił 3, tworzyłbym liczbę z trzema zerami, czyli 1000a i tak dalej, i tak dalej. No i teraz ta liczba 10a w moim przypadku to jest 7,77 i tak dalej, a w tym przypadku 100a to jest 19,1919 i tak dalej. Następnie wykonuję sobie odejmowanie. Od większej liczby odejmuję mniejszą, co w moim przypadku tu stanowi 7,77 minus 0,77 w okresie. Po tej stronie mam 9a, a po tej stronie ten cały ogon będący ułamkiem okresowym po prostu mi znika. Zostaje piękna, golutka liczba, w tym przypadku 7. I wystarczy teraz podzielić przez tą liczbę, która przed A się znajduje, i otrzymuję już ułamek zwykły 7 dziewiątych. Czyli ten ułamek 7, 7, 7, 7 w okresie to jest inaczej 7 dziewiątych. W tym przypadku postępuję podobnie. Od większej liczby odejmuję mniejszą, co mi da takie działanie. I oczywiście ten zabieg spowodował, że cały ogon, który jest ułamkiem okresowym, mi znikł i została sama dziewiętnastka. Wystarczy teraz podzielić przez liczbę znajdującą się przed A, czyli w tym przypadku 99, i otrzymuję 19,99 i wystarczy teraz tylko naprzód dopisać tą trójkę, którą na początku żeśmy odsunęli na bok i mam cały ułamek zwykły 3,1999. Warto jest znać tą drogę rachunkową prowadzącą od ułamka okresowego do ułamka zwykłego, bo ona się czasem przydaje, ale warto jest też zapamiętać drogę na skróty, która na przykład dopomoże nam w prostym rozwiązywaniu zadań testowych dotyczących ułamków okresowych. Zauważ, że zarówno tu w liczniku, jak i tu w liczniku znajduje się dokładnie liczba będąca okresem naszych ułamków. A co jest w mianowniku? Tu dziewiątka, tu dziewięćdziesiątka dziewiątka. Zawsze w mianowniku ułamka okresowego będzie liczba 9, 99, 999, no chyba że później to się w jakiś prostszy sposób skróci. Jeżeli okres ułamka wynosi 1, w mianowniku będzie 9. Jeżeli okres ułamka wynosi 2, będzie 99. Jeżeli okres ułamka wynosi 3, w mianowniku będzie 999 i tak dalej. Czyli jeżeli ci napiszę teraz ułamek okresowy 0,123 w okresie, to już zapewne bazując na tej wiedzy nie będziesz musieć rozwiązywać tych przykładów, tylko od razu będziesz w stanie napisać, że jest to 123,999. I tą metodę warto zapamiętać. Teraz ty. Zadanie trzecie i czwarte jest twoje.
Kolejny temat na dzisiejszą lekcję to jest błąd względny i błąd bezwzględny pewnego przybliżenia. Temat bardzo prościuteńki, ale przez wielu uczniów lekceważony, przez co zapominany. Zanim o błędzie względnym i bezwzględnym, to musimy sobie przypomnieć dwie rzeczy. Po pierwsze, co to jest wartość bezwzględna z liczby? Otóż wartość bezwzględna to jest taka operacja, która powoduje, że z liczby otrzymujemy zawsze dodatnią wartość. Przykładowo, wartość bezwzględna z piątki, czyli z liczby dodatniej, to jest 5, ale wartość bezwzględna z minus piątki, czyli z liczby ujemnej, to też jest 5. Wartość bezwzględna zawsze nam robi wynik dodatni. I druga rzecz, którą musimy sobie przypomnieć, to jest, jak się zaokrągla liczby. Weźmy sobie ułamek dziesiętny 6,28. Ten ułamek dziesiętny mogę sobie przykładowo zaokrąglić do części dziesiętnych, czyli do jednego miejsca po przecinku, albo do jedności, czyli tak, żeby w ogóle przecinka nie było. Tylko przy zaokrąglaniu muszę trzymać się pewnych zasad. Załóżmy, że zaokrąglam do części dziesiętnych, czyli do jednego miejsca po przecinku. Patrzę wówczas na cyfrę kolejną. I teraz, jeżeli tą kolejną cyfrą jest 0, 1, 2, 3 lub 4, to po prostu całą tą końcówkę odcinam. Mówimy wtedy, że zaokrąglam w dół albo z niedomiarem. Natomiast jeżeli tą cyfrą, na którą patrzę, jest 5, 6, 7, 8 lub 9, to tą wcześniejszą, tą, która stoi przed nią, podnoszę o 1 w górę. Czyli powiem, zaokrąglam z nadmiarem. W moim przypadku to zaokrąglenie do jednego miejsca po przecinku będzie wynosić 6,3, bo tu tą kolejną cyfrą, która mi decyduje o tym, jak zaokrąglić, jest 8. Zobacz, jeżeli chciałbym zaokrąglić do jedności, patrzę na dwójkę. Dwójka mówi zaokrągli w dół, czyli po prostu utnij całą końcówkę. Przy zaokrąglaniu do jedności 6,28 byłoby równe 6. Używanie zaokrąglanych liczb do obliczeń oczywiście wiąże się z pewnym błędem w tych obliczeniach. I możemy mieć dwojakiego rodzaju błędy. Może być błąd bezwzględny, i błąd względny. Błąd bezwzględny obliczamy bardzo łatwo. Mianowicie pod znakiem wartości bezwzględnej od tej liczby, która była przed zaokrągleniem, odejmuje jej zaokrąglenie. W moim przypadku wychodzi mi 0,02 z minusem, a ponieważ ta liczba ujemna stoi pod znakiem wartości bezwzględnej, to tak jak mówiliśmy na początku, ten minus znika, czyli wynik, który otrzymaliśmy, jest zawsze dodatni. Błąd względny obliczam równie prosto, tyle że na końcu będę musiał go przedstawić w postaci procentowej. Tworzę ułamek, gdzie w liczniku obliczam błąd bezwzględny, tak jak to robiłem przed chwilą. Zobacz, to i to, to jest to samo. Natomiast w mianowniku zapisuję tą liczbę, którą miałem przed zaokrągleniem. No i co się dzieje? W liczniku jest minus 0,02 pod znakiem wartości bezwzględnej. Tu mamy 6,28. Oczywiście po opuszczeniu znaków wartości bezwzględnej nie ma mowy już o minusach. Minusy mi po prostu znikają i dzielę przez siebie dwie takie liczby. Z tego podzielenia wychodzi mi 0,00318. Tą liczbę muszę
zapisać jeszcze w postaci procentowej. Prosta sprawa, wystarczy tylko na końcu przemnożyć ją przez 100%, co mi da 0,318 tysięcznych procenta. Czyli odpowiemy. Błąd bezwzględny tego przybliżenia wynosi 0,02, natomiast błąd względny tego przybliżenia wynosi 318 tysięcznych procenta. Teraz Ty zrób proszę zadanie piąte i szóste. Przypominam Ci, że wszelkie zagadnienia, które tutaj sobie omawiamy, masz szczegółowo opracowane i omówione w pliku Teoria wraz z wszystkimi przykładami, które podczas tej lekcji przytaczam. Więc jeżeli zdarzy się, że czegoś nie zrozumiesz z tego, o czym opowiadam, zajrzyj proszę do pliku Teoria, przeczytaj dokładnie ze zrozumieniem dane zagadnienie i przeanalizuj przykład, który do tego zagadnienia jest przyporządkowany. A teraz przechodzimy do kolejnego tematu, a będą nim procenty i obliczenia procentowe. Jak zapewne pamiętasz, procent to jest część setna czegoś. Zresztą samo słowo procent pochodzi z łaciny, od słowa procentum, co oznacza dosłownie na 100. Podziel coś na 100, czyli procent to jest część setna czegoś. W matematyce zazwyczaj procenty są oczywiście jedną setną z jakiejś liczby. Procent, ułamek o mianowniku 100, jedna setna z jakiejś liczby. Takim krewnym procentu jest promil. Promile na 1000, czyli promil to jest jedna tysięczna jakiejś liczby. Łatwo sobie przeliczyć, że 1% jest równy 10 promili. I wystarczy, że będziemy umieć obliczać procenty, znać obliczenia procentowe i mając wiedzę, że procent to 10 promili, bardzo szybko z procentów przełożymy wszystko na promile. Warto zapamiętać w głowie takie najbardziej charakterystyczne procenty i ich odpowiedniki w ułamkach. Mianowicie 50% – 1 druga, 25% – 1 czwarta, 20% – 1 piąta, 10% – 1 dziesiąta, 75% – 3 czwarte. No i oczywiście 100% jako jedna całość. Mamy trzy podstawowe rodzaje obliczeń procentowych, o których teraz Ci opowiem. Tylko na początek uświadom sobie jedną rzecz, że tak naprawdę znając i rozumiejąc dobrze te trzy rodzaje obliczeń procentowych, jesteś w stanie zrobić praktycznie każde zadanie dotyczące procentów. Mam na myśli zadania tekstowe. Oczywiście są pewne typy zadań szczegółowych, które warto rozważyć, nad którymi warto się zastanowić i o takich zadaniach jeszcze opowiem Ci później. Zapamiętaj teraz jednak, że jeżeli zrozumiesz te trzy rodzaje obliczeń procentowych, jesteś w domu, możesz bez problemu wszystkie zadania tekstowe, prawie wszystkie rozwiązywać. I teraz jakie mamy rodzaje obliczeń procentowych? Po pierwsze, obliczanie procentu z danej liczby. Po drugie, obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent. I po trzecie, obliczanie, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba. Żeby pojąć te obliczenia procentowe, to musimy sobie uzmysłowić, co w którym obliczeniu procentowym my chcemy zrobić, bo tak naprawdę rozwiązanie zadania tekstowego sprowadza się do dopasowania odpowiedniego rodzaju obliczeń procentowych do tego zadania. Więc musisz wiedzieć, co w którym rodzaju obliczeń procentowych my chcemy policzyć. I teraz obliczanie procentu z danej liczby. Wiesz, że procent to jest część setna.
czyli część jakiejś liczby całościowej. Więc jeżeli my chcemy obliczyć procent z danej liczby, to chcemy policzyć jakąś część z innej całościowej liczby. Część z liczby. W drugim rodzaju obliczeń procentowych jest sytuacja odwrotna. Czyli tą część mamy, znamy ją, a chcemy na jej podstawie policzyć tą liczbę całościową. Czyli powiemy, obliczymy liczbę, gdy znamy jej procent, czyli tą część. A w trzecim rodzaju obliczeń procentowych znamy i liczbę całościową, i jej część, i pytamy, jakim ułamkiem, czyli jakim procentem tej dużej liczby jest ta mała liczba. Jeszcze raz, szybciutko. Obliczanie procentu z danej liczby. Mamy liczbę całościową, liczymy jej część. Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent. Mamy część, obliczamy całość. I obliczanie, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba. Mamy całość, mamy część i obliczamy, jakim procentem, czyli jaką częścią całości jest ta malutka część. Pokażę Ci, jak wszystkie trzy rodzaje obliczeń procentowych wykonywać podobnym sposobem, czyli na zasadzie proporcji. Jeżeli zrozumiesz tą proporcję dla jednego rodzaju obliczeń procentowych, zrozumiesz bez problemu dla wszystkich. I przejdźmy do naszych przykładów. Oblicz 36% liczby 400. No to zobacz. 36% nie wiemy, ile to jest, czyli x. Natomiast 400 to jest ta liczba całościowa, czyli 100%. Co jest ważne przy układaniu takiej proporcji? Żeby procenty były pod procentami liczby pod liczbami. Jeżeli ułożyłem w ten sposób proporcję, teraz wystarczy tylko przemnożyć na krzyż. Przy tym mnożeniu pomijam znak procentów i mam 100x-ów to się równa 14400. Jak podzielę sobie przez liczbę stojącą przed x-em, to już mam rozwiązane równanie i wychodzi mi x równe 144. Czyli na zadane pytanie odpowiem tak. 36% z liczby 400 to 144. Przechodzimy do drugiego przykładu. Cenę roweru obniżono o 12%, czyli o 84 zł. Jaka była cena roweru przed obniżką? Czyli mamy informację, że 12% pewnej liczby całościowej to jest 84. I teraz chcemy policzyć, ile wynosi ta liczba całościowa, czyli 100%. Zauważ, co się zmieniło w stosunku do pierwszego rodzaju obliczeń procentowych. Tu pytaliśmy o część, a tu pytamy o całość. X jest w troszeczkę innym miejscu, ale jak już ułożyłem tą proporcję, działam dalej tak samo, mnożę na krzyż, pomijając znaczek procentów. Czyli mam tak, 12x to się równa 8400. I teraz wystarczy, że podzielę znów przez tą liczbę, która stoi przed x-em i wychodzi mi równo 700. Czyli odpowiem na to pytanie tak. Skoro 12% pewnej liczby to 84, to tą szukaną liczbą jest 700. W naszym przypadku chodziło o cenę roweru przed obniżką. Rower przed obniżką kosztował 700 zł. No i płynnie przechodzimy do trzeciego rodzaju obliczeń procentowych. Jakim procentem 240 jest 36? Czyli to nasze 36 to jest, nie wiemy ile procent, bo to jest właśnie pytanie. Natomiast 240 to jest ta nasza liczba całościowa, czyli 100%. I znów mnożę na krzyż.
I w tym trzecim rodzaju obliczeń procentowych przy mnożeniu na krzyż dopisuję znaczek procentów. I mam tak. 240x to się równa 3600%. I teraz wystarczy mi tylko podzielić przez 240 i wychodzi x równe 15%. Czyli 36 to 15% z 240. Tak wyglądają te trzy podstawowe rodzaje obliczeń procentowych. Przeanalizuj je proszę jeszcze raz, bo tak jak mówiłem na początku, jeżeli je zrozumiesz, jeżeli pojmiesz jak one działają, rozwiążesz w zasadzie każde zadanie z obliczeń procentowych. Teraz Twoja kolej. Zrób zadanie od 7 do 12. Rozważmy teraz takie cztery bardzo charakterystyczne zadania dla obliczeń procentowych. Pierwszym typem zadań, często pojawiających się, jest zadanie typu o ile procent więcej, o ile procent mniej. Na przykład cena kilograma jabłek to jest 4 zł, a cena kilograma gruszek to jest 5 zł. Widzimy, że różnica w cenie to jest złotówka. Jeżeli byśmy zapytali, o ile gruszki są droższe od jabłek, odpowiemy o złotówkę. A o ile jabłka są tańsze od gruszek, też powiemy, że o złotówkę. Jeżeli to samo pytanie zadamy w odniesieniu do procentów, to już odpowiedź nie jest taka sama. Bo jeżeli zapytamy, o ile procent więcej, otrzymamy inną odpowiedź, niż jeżeli byśmy zapytali, o ile procent mniej, czyli o ile procent jabłka są tańsze od gruszek. Teraz jak to działa i co tu należy w tym zadaniu zapamiętać? Zadajmy teraz pierwsze pytanie. O ile procent gruszki są droższe od jabłek? To od jabłek jest tutaj w tym zapytaniu kluczowe, dlatego że jabłka stanowią nasz punkt odniesienia, czyli 100%. Cena jabłek 4 zł to jest 100%. A to o ile procent, czyli nasz x, to jest różnica w cenie. Podobnie tutaj, o ile procent jabłka są tańsze od gruszek, to od stanowi punkt odniesienia, czyli cena gruszek to jest nasze 100%, a oczywiście tym, co szukamy, o ile procent są tańsze, jest x, czyli różnica w cenie, która wynosi nam też złotówkę. Czyli zapamiętaj, że przy układaniu proporcji 100% to jest zawsze to, od czego bierzemy. Od czego tańsze, od czego droższe. Jeżeli te proporcje ułożymy w ten sposób, obliczenie ich już jest banalnie proste. Na krzyż 100 dopisujemy znaczek procentu, dzielimy przez 4, x to jest 25%. Tu mamy 5x, to się równa 100, dopisujemy znaczek procentów, przez 5, x to się równa 20%. Czyli zauważ to, co mówiłem na początku. Nie wyszło nam to samo, bo jeżeli zapytam, o ile procent gruszki są droższe od jabłek? Gruszki są droższe od jabłek o 25%. A o ile procent jabłka są tańsze od gruszek? Jabłka są tańsze od gruszek o 20%. Jeszcze raz podkreślam, to od jest naszym punktem odniesienia, czyli 100% w obydwu tych pytaniach. I to dobrze zapamiętaj. Kolejny typ zadań, z którym warto się zapoznać i który dosyć często występuje, to jest tak zwana wielokrotna obniżka wartości, na przykład cen. To samo
o czym teraz powiemy, tyczyłoby się do wielokrotnej podwyżki. Cenę pewnego towaru obniżono najpierw o 10%, a potem jeszcze o 20%. I jest pytanie, o ile tak naprawdę tą cenę obniżono. I oczywiście ktoś, kto nie zna się na procentach, to pierwsza myśl, jaka przychodzi do głowy, no o 30%, bo sumujemy 10 plus 20%. Niestety tak to nie działa. To jest nieprawda. Zaraz pokażę, jak w łatwy sposób policzyć szybko, o ile procent tak naprawdę tą cenę żeśmy obniżyli. Krok po kroku. Cena po pierwszej obniżce, czyli o 10%, to jest 90% tej ceny podstawowej. Cena po drugiej obniżce, czyli minus 20%, to jest 80%, ale już tej nowej ceny, czyli tej po pierwszej obniżce. I teraz, żeby uwzględnić dwie obniżki, to musimy sobie przemnożyć tą wartość po pierwszej obniżce przez wartość po drugiej obniżce. Oczywiście procentów się nie mnoży, więc musimy to zamienić sobie na ułamki dziesiętne. I z ułamka dziesiętnego wychodzi mi 0,72. Co z kolei w prosty sposób zamienię na procenty, bo 72 setne to jest nic innego, tylko 72%. Czyli ta nowa cena stanowi 72% ceny początkowej. Więc o ile obniżono? No wystarczy teraz od 100% to 72% odjąć i wychodzi mi, że cenę obniżono o 28%, a nie tak, jakby się podejrzewało, o 30%. Zróbmy teraz jeszcze jeden przykład, żeby pokazać, że w zasadzie te obliczenia dotyczące wielokrotnej obniżki cen możemy wykonywać praktycznie w pamięci. Więc obniżmy cenę towaru najpierw o 20%, a potem jeszcze o 30%. Oczywiście nie obniżyliśmy w sumie o 50%. O ile? Więc tak, muszę przemnożyć dwie wartości. Po pierwsze, 80%, czyli 0,8, bo najpierw obniżka była o 20%, i 70%, czyli 0,7, bo druga obniżka była o 30%. Razem mi to daje 0,56, czyli w zamianie na procenty jest to 56%. Te 56% stanowi nowa cena w stosunku do starej, a pytanie jest, o ile obniżono. Więc wystarczy teraz tylko od 100% odjąć to 56 i wychodzi nam, że to jest 44%. O tyle obniżono cenę, obniżając najpierw o 20%, a potem o 30%. Przeanalizuj to jeszcze. Kolejny typ zadań procentowych, nad którym warto się chwilę pochylić, to są zadania, gdzie występuje obliczanie podatku VAT. Ja wiem, że słowo podatek źle się w większości ludzi kojarzy, bo wszystko, co związane z podatkami, rozliczanie PIT-ów, samo obliczanie nawet podatków wywołuje jakąś taką trzęsawkę, ale niepotrzebnie. To nie są aż takie straszne sprawy, jak próbuje się nam wmawiać, szczególnie jeżeli chodzi o obliczenia związane właśnie z podatkiem VAT. Mamy takie zadanie. Tablet kosztuje 984 zł. Warto dopisać brutto, czyli to jest już cena po opodatkowaniu. Ile wynosi cena netto, jeśli VAT to 23%? Czyli pytamy o to, ile kosztowałby ten tablet, jeżeli nie musielibyśmy płacić podatku. Marzenie. Ale policzmy. Zapamiętaj sobie takie równanie, że cena netto plus podatek VAT to jest cena brutto. Cena netto to jest zawsze 100%. Ten podatek VAT on różnie może wynosić. Bardzo często 23%, niekiedy 8%, niekiedy to jest jeszcze inna stawka. U nas akurat to jest 23%. I ta cena netto plus VAT
to jest cena brutto, czyli w naszym przypadku 123%. I zobacz, jaką proporcję my musimy teraz ułożyć. Mamy cenę brutto, czyli 123%, i to jest 984, a chcemy policzyć cenę netto, czyli nasze 100%. Nie wiemy, ile to jest, ale jeżeli ułożyłem taką proporcję, to już wiem, że to była najtrudniejsza rzecz. Dalej to już jest tylko szybkie policzenie. I to mam. 123x to się równa 98 400. Jak podzielę przez 123, wychodzi mi x równe 800. Czyli cena netto tego tabletu to jest 800 zł. Tyle bym zapłacił, jakby nie było podatku VAT. Ale jest. W poprzednim zadaniu mówiliśmy o tym, że musimy płacić podatki, a w tym zadaniu powiemy o tym, że możemy też zyskiwać. Oczywiście chodzi o lokaty. Istnieje taki wzór, który warto zapamiętać. To jest wzór na procent składany. Warto zapamiętać, ale tak naprawdę nie musisz go pamiętać, bo będziesz go mieć w tablicach, z których będziesz korzystać na maturze. Więc tak naprawdę nam chodzi teraz o to, żebyś zrozumiał, jak ten wzór działa. Co jest co w tym wzorze. Mamy sobie takie zadanie. Wpłaciłeś 8000 zł na dwuletnią lokatę o oprocentowaniu 4% w skali roku. Kapitalizacja odsetek co pół roku. Jaki jest Twój zysk? O matko, o co tu chodzi? No to wyjaśnijmy. Mamy sobie taki wzór. Kn równa się k razy 1 plus p przez 100 do n. Jest on w tablicach, nie musisz go pamiętać. Zrozum, o co tu chodzi. Kn to jest to, co będziesz miał po tym okresie oszczędzania, na który wpłaciłeś swoje pieniądze. K to jest to, ile wpłacasz pieniędzy. Teraz uwaga. P to jest oprocentowanie w okresie kapitalizacji. Zatrzymajmy się tu chwilę. Jeżeli mam 4% w skali roku, a kapitalizacja jest dwa razy w ciągu roku, to 4% muszę właśnie podzielić przez 2. I wychodzi mi 2% i to 2% tu wpisuję. Co pół roku w każdym okresie kapitalizacji będą mi doliczać 2%. Jeżeli przykładowo miałbym oprocentowanie 12%, a kapitalizacja byłaby 4 razy w roku, to 12 na 4 to jest 3% i to 3% bym tutaj wpisywał. Natomiast N to jest liczba okresów kapitalizacji w ciągu całego tego czasu oszczędzania. Oszczędzam 2 lata, kapitalizacja 2 razy w roku, czyli w ciągu 2 lat będę miał 4 razy odsetki dopisywane. Podstawmy dane do wzoru. Kn to się równa. Wpłacam 8000 zł. Co pół roku mam 2% i okresów kapitalizacji jest 4. Po obliczeniu wychodzi mi z tego około 8659, więc skoro wpłaciłem 8000, to mój czysty zysk wynosi 659. Choć nie jest to prawda, bo tak naprawdę od tego niestety musisz jeszcze zapłacić tak zwany podatek Belki, czyli zabiorą Ci z tego 18%. Przeanalizuj sobie jeszcze raz, co jest czym w tym wzorze. Czas na Ciebie. Zrób ostatnie 4 zadania z zestawu, czyli zadanie od 13 do 16. Na bazie zdobytej tu wiedzy zrób teraz test podsumowujący lekcję, a potem jeszcze raz
test wprowadzający do lekcji, jeżeli uważasz, że poszedł ci on nie tak, jakbyś tego chciał. Na koniec zrób sobie jeszcze te kilka zadań maturalnych, które były w ostatnich latach na maturze z zakresu liczb rzeczywistych. I do zobaczenia w module drugim.